Schnittstelle. Poczytam troszeczkę Pisma Świętego, wbrew obiegowej opinii, ja czytam Pismo Święte. Chciałbym, żebyście znaleźli pierwszą Księgę Samuela, 17 rozdział. Przeczytamy to na dwa. W zasadzie sobie przeczytamy cały rozdział nawet. Prawie. Ale podzielimy go sobie na dwie części. Od 1 do 11. Wtedy zebrali Filistyjczycy swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, które należy do Judy i rozłożyli się obozem w Efes Damim, między Socho a Aseka. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. Filistyjczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, między nimi była dolina. Wtedy wystąpił z szeregu filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również na golenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy były jak drąg tkacki. Grot jego dzidy ważył 600 cykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa: po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną, położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk: ja zelżyłem się szeregi Izraela i powiadając, stawcie mi wojownika, a będę walczył z nim. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. Chcę mówić o tym, że każdy ma swego Goliata. Każdy. Każdy człowiek. I teraz Słowo Boże mówi, że dzieła diabła są nam bardzo dobrze znane. Ja dzisiaj bardzo dobrze znam dzieła diabła. To, że znam dzieła diabła, przysporzyło mi w zasadzie wielu kłopotów ze strony ludzi, ponieważ ludzie funkcjonują pod wpływem diabła, nie wiedzą, że funkcjonują pod wpływem diabła, mają do tego nakreśloną pewną jakby filozofię i kiedy się zkredytuje owe dzieła diabła, to oni to odbierają bardzo osobiście, bo uważają, że to polega na tym, że się leży ich życie. Oni nie rozumieją, że żyją życiem diabła. Ludzie żyją życiem diabła, oni żyją nim. I uważają, że to jest ich życie. W ogóle na tym polega filozofia diabła, wiecie? Diabeł nie żyje obok człowieka, diabeł żyje przez człowieka. Przez człowieka. To jest w ogóle filozofia diabła, życie przez człowieka. No i teraz, kiedy zaczynasz znać dzieła diabła, rozumieć je, wiedzieć, jak funkcjonuje, no to ludzie stają się krok po kroku twoimi wrogami. A też jest druga grupa ludzi, która w ogóle bardzo się cieszy z tego, że znasz te dzieła diabła, bo pomagasz im wyjść z ich patologicznych miejsc. Natomiast o dziełach diabła trzeba wiedzieć nam jedną rzecz. One są
stałe, dawno temu wymyślone. To jest bardzo dobra nowina, że dzieła diabła, one nie są wciąż tworzone na nowo. One nie dzieją się wciąż. One mogą się unowocześniać, one mogą przybierać nową formę, ale to są te same dzieła tego samego diabła. Od lat. Cały czas tak samo. Dlatego Paweł powiedział, że dzieła diabła są nam dobrze znane. Skąd one są nam dobrze znane? No bo one od wieków są takie same. One nie są dobrze znane z objawienia. Ludzie mówią, to chodzi, że mamy objawienie, jakie są dzieła diabła, jego różnego rodzaju pułapki. Nie. Objawienie w tym wszystkim bierze, jakby odgrywa niewielką rolę. Niewielką rolę. Dzieła diabła są jasne. Dlatego też napisano w innym miejscu, że jasne, czy też jawne są uczynki ciała. Prawda? Jawne. Nie potrzeba żadnego głębokiego objawienia, żeby widzieć, czy ktoś chodzi w ciele, czy ktoś nie chodzi w ciele. Przepraszam. Chodzenie w duchu jest bardzo jasne i chodzenie w ciele jest bardzo jasne. Nie potrzeba objawienia. Tutaj jest bardzo dobry opis strategii diabła. Bardzo dobry. Osobiście uważam, że jeden z najlepszych w całym Piśmie Świętym. Wojska filistyńskie rozbijają się, zbierają się w Socho i rozkładają się obozem w Efes Damim między Socho a Aseka. Socho to po hebrajsku oznacza właśnie to miejsce, że to jest dane miejsce. Aseka oznacza dokładnie być wesołym. A Efes Damim dokładnie oznacza granice krwi. Problem umiejscawia się w życiu każdego z nas w określonym miejscu. Zawsze w tym samym. Zawsze między Socho a Aseka na poziomie Efes Damim. Co to oznacza? Miejsca problemów są bardzo jasne. Chodząc w Duchu Świętym, w bardzo prosty i klarowny sposób chrześcijanin jest w stanie określić nazwę problemu, miejsce problemu. To tak jak boli cię kolano, to ty wiesz, że boli cię kolano. Do głowy ci nie przyjdzie, że boli cię łokieć. Zgadzacie się ze mną? To jest prosta rzecz. Boli kolano, określone miejsce. Problem jest w jakimś miejscu. Zawsze w jakimś miejscu. To miejsce jest jasno określone. Po drugie, co jest ciekawe, ta druga strona, te bycie wesołym, te aseka, oznacza to, że diabeł zawsze będzie w twoim życiu bagatelizował tą rzecz. On będzie mówił do ciebie tak, to nie jest aż tak ważna sprawa. Nie spinaj się na tym. Wyluzuj. Wiesz, że masz problem, ale przecież chodzisz w Duchu Świętym. Więc nie skupiaj się zbytnio. Ciesz się z tego, że jesteś z Panem. Efes Damim, granica krwi. Miejsce, za którym stoi wróg. Między problemem a twoim duchem jest tylko jedna granica. To jest granica z krwi
Jezusa Chrystusa. On nigdy nie przejdzie tej granicy. A więc bardzo dobra nowina o problemie jest taka, że zawsze jesteś większy, choćbyś był nie wiem jak młodym i mało wiedzącym chrześcijaninem, zawsze jesteś w duchu większy niż problem, który stoi w twoim życiu. Zawsze. To są zasady duchowe. Zawsze. On zawsze stoi za granicą krwi. On nigdy nie stoi bliżej. Choćby nie wiem, jak był odczuwalny, choćby nie wiem, jak krzyczał do ciebie, on zawsze stoi za granicą krwi. Dla mnie osobiście to jest mega ważna informacja. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja wytworzyłem w sobie, jak wielu z was już wie, pewien system olewania diabła. Ja nie mam poważnego podejścia do przeciwnika. Ja nie bagatelizuję faktu istnienia jego. Z drugiej strony ja nigdy go nie gloryfikuję. Ani u kogoś, ani u siebie. No i to jak u kogoś, to jeszcze przychodzi, ale jak u siebie, to znowu stwarza bardzo duże problemy. Ponieważ ja w ogóle wiem, że ja jestem zawsze większy niż każdy problem w moim życiu. Zawsze. Zawsze. Obojętnie co by się wydarzyło w moim życiu, to we mnie jest taka funkcja, tak, która mówi do mnie, jesteś większy niż ten problem. Większy. Co ciekawe, gdzie się umiejscawia wojsko izraelskie? W Dolinie Dębów. Dolina Dębów to symbol określający przestrzeń potęgi, mocy w surowym i nieprzychylnym klimacie. Kiedy to miejsce nazywano Doliną Dębów, to mówiono, że w tym miejscu Bóg działa w potężnej swojej mocy, bez względu na to, że są tam trudne warunki życiowe. Gdzie jest umiejscowiona armia izraelska? W Dolinie Dębów. W miejscu, które jest już z samego gruntu powołane do tego, żeby zwyciężyć. Ja chcę ci pokazać bardzo ważną rzecz na dzień dobry. Nie istnieje taki problem w twoim życiu. Nie ma takiego problemu, takiego czegoś nie ma, co by cię było w stanie przerosnąć. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego. Diabeł zawsze ci to wykrzywi. On zawsze ci pokaże to z drugiej strony. Powie tak, to jest bardzo duże. Musisz teraz się na tym skupić. Skup się na tym. Długo ci to zajmie. Zacznij wokół tego chodzić. Módl się. Pość. Rozumiesz? Martw się. Załamuj. Spędź czas na tym, aby zagłębiać się w to. Rozumiesz? Nie. Dolina Dębów to jest miejsce, w którym jest armia izraelska. To miejsce predysponowane do uwolnienia mocy. W trudnych i ciężkich warunkach. Kiedy stajesz naprzeciwko problemu w twoim życiu, to nie mają znaczenia warunki, nie mają znaczenia emocje, nie mają znaczenia środowisko, nie mają znaczenia ludzie, którzy wokół są. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ty z gruntu jesteś przeznaczony, tak, aby zwyciężyć ten problem. Ty musisz go zwyciężyć. Chyba, że się cofniesz. Jak się wycofasz z Doliny Dębów, no to się poddasz. Jak się nie wycofasz, to ty zwyciężysz. Musisz. Już jakby grunt, na którym stoisz, tak? On jest przeznaczony do tego, żebyś zwyciężył. Ja kiedyś rozmawiałem z Bogiem i Bóg do mnie powiedział tak, ty dobrze czytaj tą Biblię. Jak już ją czytasz, to ją czytaj dobrze.
Ty dokładnie ją czytaj. I ja dokładnie czytam Biblię. I jak w Biblii jest napisane raz, dwa, trzy, to ja je czytam trzy, dwa razy. Rozumiesz? I jak jest napisane, że oni stanęli w Dolinie Dębów, to mnie cholernie interesuje, co to jest Dolina Dębów. I postanawiam zacząć studiować temat Doliny Dębów. Ja się dowiaduję, jak powstało miasto, kto je założył, dlaczego, co towarzyszyło tym ludziom. Mnie to interesuje. A wiecie dlaczego tak? Dlatego, że to ma znaczenie duchowe. Rozumiecie? Izrael to nie Polska. To nie Polska. Tu przeważnie nic nie ma żadnego znaczenia. A jak już coś ma znaczenie, to odwrotne. Oto przewrotny naród. Rozumiecie? Jak to w krzyżakach było powiedziane, pogański kraj, pogański obyczaj. Ale Izrael to nie był pogański kraj. I tam wszystko miało znaczenie. Tam każde pięć ziemi miała swoją nazwę i miała znaczenie. Bo Izrael to jest miejsce, z którego wywodzi się perspektywa prorocza. I to jest ważne, że oni stali w Dolinie Dębów. I to jest ważne, że oddzielało ich od Filistyńczyków granica krwi. To jest bardzo ważne. I chrześcijanin nigdy nie może o tym zapomnieć. Jakikolwiek problem w życiu się pojawia, to ten problem z gruntu jest do okiełznania. Z gruntu, jakby z definicji. Krótko powiedziawszy, problem w życiu chrześcijanina pojawia się po to, ja to tak sparafrazuję, żeby go rozwiązać. On nie ma innej formuły. Tam się nie pojawi on dla czegoś innego. To nie ma czegoś takiego, że ty idziesz, pojawił się problem, problem cię zgniótł. Nie. Bóg nie jest dawcą problemów. Bóg niczego nie uczy przez problemy. Autorem problemów jest diabeł. A problem, jeżeli się pojawia, to ty masz władzę nad tym problemem, możesz go rozpieprzyć od góry do dołu, jeżeli tylko będziesz chciał. Chyba, że cofniesz się z Doliny Dębów. Werset trzeci pokazuje, że Filistyńczycy stali na jednej górze, Izraelici na drugiej, a między nimi była dolina. Obydwie grupy są na przeciwległych górach, między nimi jest dolina. Góra w Piśmie Świętym to symbol mocy, połączenia ziemi z niebem, miejsca odbioru objawienia od Boga, miejsce kultu Boga. Takie miały znaczenie góry. Dlatego były świątynki na górach, ołtarze na górach. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego właśnie na górach. Oni tak uważali, że idąc na górę, są bliżej Boga. Dlatego Jezus chodził, gdzie się modlić? Na górę. To proste. Rozumiesz? Dlatego jak pojedziesz w góry, na przykład, i wleziesz na górę, tak, to możesz na przykład mieć jazdę demoniczną. Bo w większości przypadków, na przykład, w polskich górach, były bałwochwalcze ołtarze, słupy i tak dalej. Możesz pojechać w góry, wrócić z góry i się źle poczuć. Niby wszystko pięknie, niby wszystko ładnie, nachapałeś się krajobrazu, połaziłeś po górach, czujesz się źle. To już wstawiennicy, grupy wstawieni, że trzasnęły to dawno temu. Rozumiecie? To proste jak konstrukcja cepa. Jak się przejdziesz po różnego rodzaju górach, to zobaczy, że są tam pozostałości świątynek pogańskich, które są bardzo stare, rozumiesz? I to jest normalna sprawa. A nawet możesz znaleźć się w takich miejscach na górach, gdzie będziesz odczuwał silne namaszczenie. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że na przykład były takie grupy chrześcijan, które zbierały się na górach. Mieli tam swoje spotkania. Na przykład podczas przebudzenia na Zaolziu. Chrześcijanie zbierali się na górach. Tak to było. Między nimi była dolina. Dolina to jest symbol dobrobytu jeszcze nieosiągniętego.
symbol dobrobytu nieosiągniętego, pewnego rodzaju marzenia o dobrobycie. To jest też symbol drogi do osiągnięcia duchowego celu. To są, jest taka symbolika biblijna. Jest to również symbol problemów, które są na drodze do osiągnięcia celu. Na jednej górze stoi demoniczny kłopot, na drugiej stoi twoje życie, a po środku jest jakaś droga, którą trzeba przejść. I nie wolno ci się bać zejść w dolinę. Nie wolno ci się bać zejść w dolinę. Nie możesz kwitnąć na swojej górze, rozumiesz? Bo to nie jest twoje powołanie. Z gruntu, tak? Masz zwycięstwo, ale teraz musisz pójść. Jak nie pójdziesz, rozumiesz? To się nic nie wydarzy. Zawsze jest jakaś droga do przejścia. Kiedy pojawia się problem w życiu człowieka, to też będzie droga do przejścia. Jakaś droga. Ona nie musi być długa, ale jest to jakaś droga. Jakaś droga. Wielu chrześcijan by chciało, żeby nie było drogi. Zobaczą problem? O, jestem ponad tym problemem. Ja znam masę chrześcijan, którzy stoją na swojej górze i krzyczą, jestem ponad problemem. Tylko problem dalej istnieje. Bo krzykiem, że jest się ponad problemem, nie zwycięża się problemu. Niestety. Nie ma takiego mechanizmu. Rozumiesz? To tak jakby leżał naprzeciwko ciebie soczysty stek, a ty byś krzyczał, proszę ciebie, mniam, mniam. I tyle. A tu trzeba podejść i trzeba go zjeść. Rozumiesz? Nie ma mniam, mniam z daleka. Trzeba podejść i trzeba zjeść. Trzeba przejść pewną drogę. Wersety od 4 do 9 pokazują nam, że występuje w pewnym momencie pewien harcownik. Słowo harcownik to jest bardzo techniczne sformułowanie określające żołnierza staczającego pojedynczą walkę z przeciwnikiem. I to jest, posłuchaj mnie, strategia diabła. To jest strategia diabła. Diabeł wysyła do życia człowieka coś, co jest najbardziej przerażające ze wszystkiego, co on posiada. Dlaczego on to robi? Powiem ci szczerze, diabeł to wcale, to w ogóle to jest debil. Tylko to jest debil bardzo inteligentny, taki psychopatyczny debil. I diabłu w ogóle nie zależy na walce z chrześcijaninem. No bo diabeł doskonale wie, że chrześcijanin jak się rozkręci w swoim bólu, tak, to jeszcze może sięgnąć po różne środki. A nie daj Boże, jak jeszcze ma dobry kościół i zacznie się kontaktować ze swoimi braćmi i siostrami, z grupami wstawienniczymi, tudzież prorokami i innym elementem niszczącym diabła. A więc diabeł w ogóle chce, żeby chrześcijanin był sparaliżowany strachem przed problemem. A więc diabeł w ogóle bardzo chce, żeby problem po prostu istniał. Niech on istnieje, a chrześcijanin niech się boi. I niech tak będzie do końca życia. Tam wcale nie musi nastąpić wielki atak, na przykład. Wystarczy, że chrześcijanin się będzie bał, że nie będzie miał pieniędzy w życiu. I tu nie chodzi o to, żeby on zdechł z głodu, tylko żeby się bał, że nie będzie miał. I to jest wystarczający temat. Chrześcijanin bojący się, że nie będzie miał pieniędzy, będzie przez całe życie działał na poziomie niższym niż może. Rozumiecie? Będzie zarabiał byle co i żył byle jak. Diabłu nie chodzi, żeby chrześcijanin z głodu zdechł. Diabłu chodzi, żeby chrześcijanin się bał, że nie będzie miał pieniędzy. Wystarczy. Wystarczy wysłać harcownika. Musi być tylko wystarczająco straszny. A Goliat był wystarczająco straszny.
wystarczająco straszne. Miał wzrostu 3 m 80 cm. 3,80. Taki był Goliat. Nasze mieszkanie ma 2,50. A on miał 3,80. Co ma na głowie harcownik? Główna część harcownika. Dlaczego mówię, że główna? Bo opisana jako pierwsza. W Biblii czytamy jak? Dokładnie. Dokładnie. Najważniejszą rzeczą, którą posiada Goliat, to jest hełm. Hełm spiżowy. Spiż to mieszanka miedzi, cyny, cynku i ołowiu. Miedź, cyna, cynk i ołów. Miedź jest to symbol sądu ku oczyszczeniu. Cynk, którego było nie więcej niż 10-12%, to symbol pozornego szczęścia. Cyna to symbol mocy ku osądzaniu, a ołów to ostateczny wyznacznik prawidłowości. Oto symbolika składu chemicznego hełmu Goliata. Co to jest hełm? Hełm to albo blokada umysłu w Biblii, albo ochrona umysłu. Kiedy mówimy o hełmie Ducha Świętego, mówimy o ochronie umysłu. Kiedy mówimy o hełmie demonicznym, mówimy o blokadzie na umysł. Co robi na początku problem w życiu chrześcijanina? Wiecie, co robi? Blokuje mu Panie. Ostatnio Duch Święty do mnie mówi tak. Poczytaj sobie o zaburzeniach intelektualnych u ludzi. Zacząłem czytać o zaburzeniach intelektualnych, o opóźnieniach, o patologiach intelektualnych. Popłakałem się. Wiecie, dlaczego się opłakałem? Zacząłem kupę ludzi z kościołów. Opóźnionych intelektualnie. Przygłupów. Nie potrafiących sobie poradzić z prostymi rzeczami w życiu. Krzyczących szalabarabarabasarabarabarasa! I strających w gacie ze strachu przed problemami życiowymi. Siedziałem i płakałem, czytając definicję zaburzeń intelektualnych. Zobaczyłem, że Kościół jest przesiąknięty takimi ludźmi. Rzecz. Blokuje umysł chrześcijanina. Blokuje mu umysł. Ma blokadę na umyśle chrześcijanin. Problem mówi: jestem ostatecznym wyznacznikiem życia, a chrześcijanin w to wierzy. Problem mówi tak. Masz takie, a takie wykształcenie. Nie sięgniesz po nic więcej. Masz takie, a takie wychowanie, nie sięgniesz po nic więcej. Masz takie, a takie korzenie, nie sięgniesz po nic więcej. Masz takich, a takich rodziców, nie sięgniesz po nic więcej. Żyjesz w takim, a nie w innym kraju, nie sięgniesz po nic więcej. Oto miedź. Demoniczna siła napierająca na umysł chrześcijanina. Problem mówi, jeżeli mnie dotkniesz, to dopiero zaczniesz mieć wielkie problemy. To dopiero się zacznie. Oto cynk. Demoniczna siła mówiąca o tym, nie dotykaj problemu, bo cię zniszczy. Uczono mnie od dziecka, nie ruszaj gówna po śmierci.
Jak widzisz coś na tej ulicy, że się tu biją, to przejdź na drugą. Gdzie się nie biją, unikaj konfrontacji. A wiesz, co ci powiem? Życie składa się z konfrontacji. Życie składa się z konfrontacji. Wiesz, z czego składa się życie? Z konfrontacji! Życie nie składa się z uników. Życie składa się z konfrontacji. Mój znajomy sensei mówił tak do nas. Nieważne, jak silny jest przeciwnik, złam mu nogę w kolanie. Złam mu nogę w kolanie. Uderz od środka w kolano. Może mieć takie uda. Tutaj pęknie jak zapałka. Nie unikaj konfrontacji. Złam mu nogę w kolanie, bo jak nie, to on cię zabije. Ale demoniczna siła, synku, ona krzyczy i mówi, nie dotykaj mnie. Nie waż się uderzać we mnie. Bo jak się rozjuszę, tak krzyczy problem. Taka blokada jest na umyśle chrześcijanina. Chrześcijanin ma problem, ma pracę, w której zarabia 1800 zł. Jak tylko przychodzi mu do głowy, żeby zmienić pracę na 2800. Rozumiesz? To słyszy głos w środku. Nie odchodź z pracy! Stracisz 1800 zł! Dopiero będziesz miał problemy! Zabraknie ci na to, na to, na to, na to, na to, na to, na to! Zanim tamtą pracę uzyskasz, już dawno zdechniesz z głodu! Demoniczna siła cynku. Rozumiesz? Hełm spiżowy na głowie Goliata. Problem mówi, odnajdź okruchy szczęścia w życiu ze mną. Przecież nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Zobacz, spójrz na innych. Oni mają gorzej. Porównaj się do innych. Wcale nie jest z tobą tak tragicznie. Oto demoniczna siła cyny. Demoniczna siła. Wpakowująca malutkie, iluzyjne kawałki szczęścia. Problem mówi do chrześcijanina, jestem takim lepszym demonem. Ostatnio Sara przy mnie usiadła i mówi, tatusiu, czy są demony lepsze i gorsze? Ja mówię, tak, Sarciu. Ona mówi, naprawdę? A czy są miłe demony? Ja mówię, jasne. Sarciu, nawet więcej. Tata więcej wypędza miłych demonów niż niemiłych z ludzi. Opowiedziałem jej kilka historii o miłych demonach. Są demony bardzo miłe. Demony na przykład, które wywołują w tobie litość. Specjalny oddział demoniczny, wywołujący litość. Demony litościwe. Tak. Już Lester Sumrall je wyrzucał masowo z ludzi. Śpiewały ludziom piękne pieśni. Wprowadzały w izolację. Powodowały, że ludzie wchodzili w humanizm. Zajmowali się różnymi rzeczami. Niektóre przybierały piękne postacie i wizualizowały się. Nie chce mi się o tym gadać, bo mi się chce żywać. Problem mówi, nie jesteś w stanie żyć inaczej. Oto demoniczna siła ołowiu. Nie jesteś w stanie żyć inaczej. Oto twoja spuścizna. Są federacje, które pokazują, że chrześcijanin musi cierpieć. One wręcz doktrynalnie to sankcjonują, nazywając cierpienie szlachetnym oczyszczeniem. I mówią, cierp i się ciesz. Ale są inne federacje, które tak nie mówią. Ale tam również działają demoniczne siły ołowiu. Rozumiesz?
Tam również problemy krzyczą: nie jesteś w stanie żyć inaczej. Nie jesteś w stanie. Nie masz wręcz prawa żyć inaczej. Jak chcesz zobaczyć bogate życie, to sobie obejrzyj dynastię. Rozumiesz? Ty nie będziesz tak nigdy żył. Nigdy! Nigdy! Fajnie. Twoje życie jest na tym poziomie. Nie na innym. Oto demoniczna siła łowi. Hełm spiżowy. Problem przede wszystkim atakuje umysł chrześcijanina. Problem doprowadza do tego, że chrześcijanin chodzi jak we mgle, jest ogłupiały. Patrzy i nie widzi. Słucha i nie słyszy. Goliat ma dzidę. Potężną, wielką włócznię. Włócznia to symbol władzy. Problem cały czas włada chrześcijaninem. Problem niezwalczony będzie tobą władał. Rozumiesz? Iluzyjnie będziesz ogłaszał ochronę krwi Jezusa przed nim. Krew Jezusa, krew Jezusa, krew Jezusa. Kromie cię, kromie cię, kromie cię. Teraz po internecie krążą takie zdjęcia chrześcijan z karabinami i z pistoletami. Rozumiecie? Wszyscy jestem chrześcijaninem, jest napisane i trzymałem 16 w ręku. Dlaczego? Bo kapię z tego. Dlatego. Dlatego, że jeżeli jest się właścicielem posesji, jak ktoś przekracza twoją posesję, rozumiesz? To masz mu strzelić w łeb. Chyba, że twoja Ewangelia będzie szybsza niż kula. Nie słyszałeś nigdy takiej Ewangelii? To z Teksasu. Tak zwana teksańska Ewangelia. Hajgenowska. Oralo-Robertowska. Trudna Ewangelia, co? Ale nawet w prawie tak było. Pamiętacie, jak czytaliście Księgi Mojżeszowe? Pamiętacie? Nie pamiętacie? Diabeł uwalnia problem do życia chrześcijanina i póki problem nie zostanie zwalczony, to chrześcijanin jest pod niewolą problemu, pod władzą, bo Goliat ma dzidę. Goliat ma włócznię. Rozumiesz? Przed nim idzie giermek z tarczą. Wiesz, co to jest? Demoniczna siła niedowiarstwa. Wiesz, jak się kształtuje niedowiarstwo? Opowiedzieć coś o niedowiarstwie w jednym zdaniu. Niedowiarstwo to wiara w problem. Jak nie wiesz, jak działają duchy niedowiarstwa, to ci powiem. Duchy niedowiarstwa to wiara w problem. Wiesz, co to oznacza wiara w problem? To znaczy, że ty nie wierzysz w rozwiązanie, tylko wierzysz w siłę problemu. Mówisz, ale mam problem. Tarcza to symbol wiary. Ale kiedy ją niesie giermek Filistyńczyka, to jest to symbol niewiary, czy też wiary w problem. Bo to zależy, kto niesie tarczę. Bo czymże jest niewiara, przyjaciele? Niewiara to wiara w to, co nie jest Boże. Czym jest niedowiarstwo w sprawie uzdrowienia? To wiara w chorobę. Czym jest niedowiarstwo w sprawie zaopatrzenia finansowego? To wiara w biedę. O, rozumiecie? Przed nim idzie giermek z tarczą. Problem zawsze jest otoczony systemem duchów niedowiarstwa. System duchów niedowiarstwa. I chrześcijanin widzi problem i nie dowierza, od razu na dzień dobry nie dowierza, że jest w stanie ten problem pokonać. Nie, ja nie, no ja nie, ktoś tamten to może tam, nie ja. Ja to nie. Ja nie mam wiary o to. Albo nie mówi, że nie ma wiary, bo jest w kościele charyzmatycznym i głupio powiedzieć, że się nie ma wiary. Wiecie, o co chodzi? To nic nie mówi. Albo modli się lękowymi modlitwami. Ja to słucham.
słucham czasami tembru głosu. Tembr głosu modlitwy. Modlitwa niby ładna, ale tembr jakiś taki. Coś tam lękowego stoi. Te szabarabalabasa nie jest takie mocne. Rozumiecie? Nie ma tam takiej siły. Jest tam jakiś filistyjski giermek z tarczą. Od 8 do 10 wersetu pokazane jest, że problem uwalnia po pierwsze niskie poczucie własnej wartości na dzień dobry. Niskie poczucie własnej wartości. Każdy problem w życiu chrześcijana na dzień dobry uwalnia niskie poczucie własnej wartości. Goliat wychodzi i od razu mówi, a kto ty jesteś, Izraelu? Od razu na dzień dobry pierwsze słowa demonicznej siły. Tak? Mówią, kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Spójrz na siebie. Zobacz, jak jesteś cienki, jak polka trampki. Izraelu. Rozumiecie? Po drugie siada na ambicje. Od razu problem siada na ambicje. Mówi, co ty możesz? Co ty możesz, armio Boga? Co ty możesz? Podważa możliwości. Problem zawsze podważa możliwości. Dalej proponuje fałszywe rozwiązania. Problem zawsze będzie kłamał. Słyszeliście, co on powiedział? On mówi tak. Jak ze mną wygracie, czy też jeden z was, to będziemy waszymi niewolnikami. Wyobrażasz sobie diabła, który przychodzi do ciebie i mówi tak. Pokonaj mojego demona, a ja będę twoim niewolnikiem wtedy. To kłamstwo. Problem kłamie. Daje fałszywe rozwiązania. Wiecie, co robi problem? Problem emanuje energię, która wprowadza chrześcijanina w zupełnie inną drogę. Na przykład, zamiast walczyć, to uciekaj. Zamiast iść do przodu, to się asekuruj. Obwaruj się. Schowaj się. I cię pomóż. Pomóż się. Osobiście uważam, że Kościół powinien mniej się modlić, a bardziej wierzyć. Takie jest moje zdanie na ten temat. Ja osobiście propaguję tego rodzaju działania. Ponieważ modlitwa to jest, przyjaciele, środek, tak? Do osiągnięcia celu. Tak? Zgadzacie się? Że to jest środek. My się nie modlimy, żeby się modlić. Modlitwa to nie jest nasze poczucie bezpieczeństwa. Modlitwa to nie jest forteca, w której się chowamy i się zakrywamy naszymi świętymi łapkami i mówimy się lemelebelebese. Modlitwa to jest środek, to jest dojście do czegoś. Po co ja idę przez modlitwę? Po to, żeby wykopać drzwi. Idę, nabieram siły i rozwalam drzwi warowni. Po to ja się modlę. Po to ja idę przed mojego Boga. Ja nie idę przed mojego Boga, żeby się z Nim spotkać. A wiecie dlaczego? Bo się z Nim spotykam codziennie w moim duchu. Ja mam prosy homaj na tym poziomie 24 godziny na dobę. A więc ja nie idę do mojej komory, żeby się spotkać z moim Bogiem, bo to jest głupota i to nie ma nic wspólnego z prawdą. Bo ja z moim Bogiem spotykam się przez cały czas w moim duchu. Bo Słowo Boże mówi, że Pan i we śnie zaopatruje swojego umiłowanego, którym ja jestem niestety. Trzeba mnie kochać. Niestety musicie mnie kochać. Co robi dalej problem? Składa fałszywe obietnice. Podburza twoją tożsamość. On ją podburza. Podcina. I poniża moc Boga w tobie. Mówi, ten Bóg nie jest taki mocny wcale. Bóg nie jest taki mocny. Rozumiecie?
Werset 11 pokazuje, że co robi chrześcijanin, gdy to się dzieje? Cofuje się. Zrywa się. Powstaje beznadzieja i lęk. Beznadzieja i lęk, które ogarniają Kościół. Beznadzieja i lęk. Jest napisany werset 11. Izrael, jak to zobaczył, to co zrobił? Struchlał, zmalał, skulił się i koniec. Załamały się szwadrony pańskie. Ponieważ jeden wypierdek wyszedł, tak? I powiedział im parę rzeczy. Zmanipulował ich umysły. Takim właśnie działaniem. I teraz posłuchajcie. Te działania są stałymi działaniami diabła. Chcę, żebyście zrozumieli, że tak jest przez cały czas. Od wieków na wieki. Bo temu kretynowi się wydaje, że to jest najlepszy sposób. No i powiem wam szczerze, w praktyce niestety, ale to się sprawdza. Opatentował prostą rzecz. Rozumiecie? Opatentował rzecz i tą rzecz wprowadza. Bo to, co się działo ze szwadronami pańskimi, tak się dzieje ze szwadronami pańskimi dzisiaj. Tak było kiedyś, tak jest dzisiaj. Tak się dzieje. Cofka, 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 zrywka, zrywka, zrywka. Rozumiecie? Potem się dziwią. Dlaczego jakoś się nie przesuwam do przodu? Jak się masz przesuwać do przodu? Rozumiesz? Jak ty schodami, które idą w górę, zbiegasz w dół. Cały czas tkwisz w jednym miejscu, w jednym miejscu, w jednym miejscu, w jednym miejscu, w jednym miejscu. Chociaż ci się wydaje, że jakoś mijają cię inni ludzie. Tylko inni ludzie po prostu jadą tamtymi schodami normalnie. A ty jakiś cyrk robisz. No i co tu się dzieje dalej? Będę tego czytał, bo to jest bardzo długie. Poczytajcie sobie to w domu. Od wersetu 12 przeczytajcie sobie do wersetu 53. Przychodzi kto? Dawid. Mały, nastoletni Dawidek. Napisane jest, że takie jest tłumaczenie, był ogorzały, w innym rumiany. Jak przetłumaczyłem, to miał opalony w ogóle był na początku. Potem jak to przetłumaczyłem sobie, okazało się, że chłopaczysko nie miał zarostu jeszcze. Taki kołowąc. Słabo broda mu rosła. Nie jest dokładnie napisane, ile miał lat. Rozumiecie? Ale jest nazwany gołowąsem. Więc miał około 15 lat. 14-15 lat. Dawidek. Kto to jest ten Dawidek? To prosty chłopak, zajmujący się pasterstwem, nie posiadający nic specjalnego, oprócz jednej rzeczy. Otóż któregoś dnia do jego zagrody zawitał prorok Samuel, mający objawienie od Pana, i powiedział do Isajego: słuchaj no, jednego z twoich synów zamierzam namaścić na króla Izraela. To było absurdalne dla Izajego, ponieważ w tym czasie Saul rządził Izraelem, wszystko szło do przodu, natomiast Samuel przychodzi i wali taki numer. Antypolityczny, antyspołeczny, w ogóle antyreligijny. Ale że Isaja jest pobożnym, religijnym człowiekiem, wystawia swoich synów. Synowie jak dęby, wystawił ich. Samuel przychodzi koło jednego, mówi: to nie ten. Koło drugiego: to nie ten, następnego: to nie ten. Masz kogoś jeszcze? A on mówi: no jest, i to jest mocne, no jest jeszcze jeden. Kurczę, w ogóle wiesz. Najgłupszy, najmłodszy, najgłupszy. Mówi: to tak, no tam jest, z owcami tam leży. No. Ale to wie, to nikt, kto to jest? No. Instrumenty robi z drewna, śpiewa. W ogóle nie. Młody i głupi. Samuel mówi: dawaj go. Przyszedł. A ten mówi: to ten. Oto ciebie, Jahwe,
namaścił na króla Izraela. Otworzył róg i wylał na niego olej. Dawid nie miał nic oprócz namaszczenia. Był namaszczony na króla. Nie czuł tego. Nie rozumiał tego. Nie wiedział, co to jest. Dalej pasał swoje owce i dalej śpiewał swoje psalmy. Natomiast wydarzyło się coś dziwnego. Zauważył w sobie przeciwną szybkość i siłę. Do tej pory musiał w sposób naturalny odganiać wilki i niedźwiedzie. Ale od tego dnia, kiedy Samuel wylał na niego olej namaszczenia, Dawid stał się szybki i silny fizycznie. Kiedy widział, że wilk lub niedźwiedź napada którąś z jego owiec, podbiegał, łapał i rozrywał. I dalej wracał do śpiewania psalmów. Nie miał nic oprócz namaszczenia pańskiego. Nic. Wersety od 12 do 20 pokazują, że nie potrzeba niczego nadzwyczajnego, aby powalić problem. Nie potrzeba niczego nadzwyczajnego w człowieku, aby powalić problem. Dawid był zwykły i namaszczony. Nie był intelektualistą, nie był mistrzem strategii. On był namaszczony. Żeby powalić problem w swoim życiu, trzeba uwierzyć w to, że jest się namaszczonym. Ja uwierzyłem, że jestem namaszczony. Ja jestem namaszczony i cały świat może do mnie mówić: ty jesteś idiotą, a ja wiem, że ja jestem namaszczony. Ja wiem. Ja wiem, co jest moją wizytówką. Ja znam swoje namaszczenie, ja znam swój smak. Rozumiecie? Od 21 do 27 pokazana jest ciekawa rzecz. Ten zwykły chłopak przychodzi, ponieważ ojciec go posyła z chlebami i serami do swoich braci, aby ich wspomógł na polu walki. Dawidek przychodzi, zrzuca sery, zrzuca chleb i się kręci po obozie izraelskim. I nagle wyskakuje po raz kolejny Goliat. I znowu się trze. Impreza od nowa. Demoniczna siła atakuje. Izrael sra w gacie, a Dawidek obserwuje. Po całej akcji przychodzi i pyta tak: a co to było? Oryginał pokazuje ciekawą wypowiedź Dawida. Co to było? On się nie pyta, kto to był. Pamiętaj, że rozmawiamy o czasach Izraela. Nie użycie czyjegoś imienia było ostateczną obelgą dla człowieka. W tamtych czasach, gdy ktoś nie miał imienia, czy też nie używano jego imienia, oznaczało, że jest niczym. Nie posiada żadnej wartości. Imię było wizytówką, nieważne dobre czy złe. Po imieniu się rozpoznawało, kim jest człowiek, jakie ma funkcje życiowe, co posiada. A Dawidek zobaczył tą sytuację. 3,80, waga ze 300 kilo, rozumiesz? Wielka dzida, wielki hełm, wyskakuje, ryczy na nich, tak? A ten, wiesz, jak gimnazjalista. Kojarzysz gimnazjalistów? On tak chodzi. Daj wodę, daj. Gimnazjalistę poznasz od razu. Nawet jak gimnazjum już nie ma. Od razu widać gimnazjalistę, bo to jest charakter. On chodzi cały czas, chodzi. Biała koszulka, krótkie spodenki, skarpetki, Nike. Człowieku i woli selfie. Dawidek.
Co to było, mówi? Co to było? Nie uszanował diabła. Ojej! W ogóle się nie liczy z diabłem. W ogóle nie wziął poważnie problemu. Ojej! Wow! Pomazaniec pański nie wziął poważnie problemu. Jak postępuje namaszczony chrześcijanin? Nie bierze problemu poważnie. Mówi, co to jest? Co to jest, co tam wyszło i lżyło zastępu Izraela? Co to jest? Wersety 25, 27 pokazują obserwację i deklarację. Problem należy zaobserwować, ocenić, tak? I nazwać rzecz po imieniu. Czyli uznać go za kompletne zero. Kiedy do mojego życia przychodzi problem, obserwuję, oceniam i teraz nazywam to zupełnie odwrotnie niż to coś chce być nazwane. Te coś na przykład chce być nazwane lękiem, prawda? Przed relacją. Więc ja do tego czegoś zwracam się zupełnie w inny sposób. Moje wyznanie jest inne niż ogląd problemu. Co doprowadza do tego, że lęk nie ma do mnie dostępu. Kiedy zbagatelizujesz problem na zasadach takich, że go obejrzysz, ocenisz, ale nie nadasz mu rangi, to zamkniesz się na lęk. Lęk nie będzie mógł do ciebie dojść. Trzecia rzecz w historii Dawidka, 28 do 30 wersetu. A gdy Eliab, najstarszy brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko po to, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. Kiedy tylko zaczniesz bagatelizować problem, natychmiast zaatakuje cię co? Religia i humanizm na dzień dobry cię zaatakuje. Na dzień dobry. Aż atak religii i humanizmu na dzień dobry. I teraz musisz przetrzymać ten atak. Od razu starszy brat, który jest autorytetem w jego życiu, starszy brat, symbol religii i humanizmu, przeciwieństwo nowego stworzenia, wyskakuje do niego i mówi: co? Mówi, taki odważny jesteś, no co? Co? Uważasz się i boisz? No, 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 no. Rozumiesz? Zesrany starszy brat ma pretensje, że ten ma... Co ma? Czysty kacie. Ma pretensje do niego. Religia się przychrzania, że się nie boisz. Religia się przychrzania, że jesteś odważny. Religia się przychrzania, że nie uznajesz problemu. Religia się przychrzania zawsze i humanizm też się przychrzania. I teraz ty musisz co zrobić? Olać religię i humanizm, odwrócić się i dalej mówić swoje! Jak Dawidek! Bez dyskusji z religią i z humanizmem się nie dyskutuje. Pokazuje mu się co? No co się pokazuje? Plecy. Ale dziękuję za głębokie sugestie. To się pokazuje religii i humanizmowi. Nie rozmawia się z nimi. Nie rozmawia się. I robi się swoje. Robi się swoje. Rozumiesz, o co chodzi? Nie bój się hejtu. Nie bój się hejtu. Zawsze cię będą hejtować, jak będziesz odważny, silny, zdecydowany i nie będziesz brał poważnie diabła. Zawsze cię będą hejtować. Zawsze. Ktoś przychodzi i mówi: jestem chory. Ja mówię: ale to nie jest problem, ale ja umieram. Weź się uspokój, nie masz jakichś w ogóle milszych tematów.
Pogadajmy o rybach. Pomodlę się o ciebie, nie ma problemu. Trzymasz głowę. Kiedyś to w naszym pierwszym kościele przed chłopak mówi, ja mam AIDS. Ja mówię, ale weź ten spokój. Nie przesadzę. On mówi, on był w szoku, bo my go tak potraktowaliśmy. No AIDS, no weź. Zara, wielka sprawa. Ktoś powie, to jest nienormalne. Nie, to jest Dawidowe. A w mojej Biblii jest napisane, że Jezus był nazwany synem Dawida. Jezus miał mentalność Dawidową. Taki był Jezus. Taki był Jezus. Dawid tutaj, tak, to symbol Mesjasza. Mesjasza, Mesjasza. Od czwarta rzecz, od 31 do 37. A gdy rozgłoszono słowo, które powiedział Dawid, to niesiono o tym Saulowi, ten kazał go sprowadzić. I tutaj Dawid zaczyna rozmawiać z Saulem. Co Dawid pokazuje tutaj? Pokazuje, kim jest i co potrafi. Bardzo ważną rzeczą, kiedy walczysz z problemem, jest głęboka świadomość twojej tożsamości w Chrystusie i umiejętności, które posiadasz. Tobie nie wolno dać się z tego wycofać. Musisz o tym świadczyć. Wiesz, co musisz mówić? Ja jestem najmądrzejszy, ja jestem najsilniejszy, ja jestem najlepszy, ja jestem w ogóle naj. I masz podnosić głowę tak wysoko, że jakby padał deszcz, to będzie ci wpadał w dziurki od nosa. Taką musisz przyjąć postawę. Taka jest postawa. Dlaczego? Dlatego, że to będzie emanowało odpowiednią formułę energetyczną, rozumiecie? Prawo przyciągania działa. Problem musi widzieć chrześcijanina z podniesioną głową, a nie chrześcijanina, który się czai. A nie wiesz, no wiesz, nawróciłem się, ale wiesz, no faktycznie, no tak, ale już nie pamiętam, jak się nawróciłem dokładnie. Problem mówi coś, a ja mówię, kim ja jestem. Problem mówi tak, nie dasz rady osiągnąć czegoś, a ja mówię, nie dosyć, że ja już to osiągnąłem, to jestem w tym najlepszy, już mam drugie w tym temacie. Już w moim sukcesie napłodziłem dzieci, a one napłodziły dzieci, a ty jeszcze nie wiesz, że się musisz zerwać. Ktoś powie, to jest duma. No pewnie, że duma. A jak chrześcijanin może nie być dumny? Nie rozumiem. To jaki ma być? W mojej Biblii jest napisane tak. Muszę się chlubić. Nie mam wyjścia. Taka jest moja tożsamość. Nie mam wyjścia. Ja się muszę chlubić. Ja jestem dumny z tego. Dumny. Jestem dumny z tego, że posiadam tożsamość w Chrystusie. Jestem dumny z tego, że posiadam możliwości. Ja to będę manifestował, będę to mówił. Ktoś powie, wiesz, ważne są czyny. Przed czynami idą słowa, mój przyjacielu. Przed czynami idą słowa. Zawsze. Zasady duchowe są proste. Myśl, słowo, czyn. Ktoś mówi, jak zobaczę czyny, to dopiero będę mówił. Ja mówię, idź człowieku. Już przewrotny, duch przewrotny już przyszedł. Już duch przewrotny przyszedł. Rozumiesz, o co chodzi? Chrześcijanin najpierw mówi, a potem czyni. Dlatego wielu ludzi, na marginesie wam powiem, kiedy ustawicznie wyznają swoją wiarę, a popełniają jeszcze wiele błędów, są szykanowani przez innych. Ale ja powiem tak, 100% wolę chrześcijanina, który wyznaje prawdę, popełniając błędy, niż takiego, który nie wyznaje i oczekuje, że jego czyny powiedzą coś za niego. Powiedzieć wam coś? Powiem wam coś o moich czynach. W ogóle mnie nie interesują moje czyny. Jak kto mnie ocenia, to mnie w ogóle nie obchodzi. Mnie w ogóle nie obchodzi ocena człowieka, bo w mojej Biblii jest napisane, że nikt nie ma prawa mnie osądzić. Rozumiecie? Nawet ja sam.
I nie mówimy tutaj o sądzie na poziomie zbadania zagadnienia, bo nie o tym mówimy. Mówimy o końcowym etapie. Myśl, słowo, czyn. Myśl, słowo, czyn. Myśl, słowo, czyn. Tak się manifestuje swoją tożsamość. I to robi Dawid. I Dawid mówi przed Saulem, mówi: tak, ja jestem ten, ja potrafię to, i tak dalej, i tak dalej. Werset 38-39. Przyodział wtedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy, tak jak tamten go, przebrał go jak problem. Tak go ubrał jak problem naprzeciwko. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły, i rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął to z siebie. Posłuchajcie się ciebie. Kiedy tylko staniesz w miejscu, w którym już jesteś w stanie iść do walki z problemem, zostaną do twojego życia wysłane duchy kłamliwe. Zawsze tak jest. To jest ostatni podryk diabła przed akcją. Duchy kłamliwe. Duchy kłamliwe będą chciały ci pokazać metodę walki z problemem. Opują cię w coś, w metodę. Rozumiesz? Czasami usłyszysz to od braci i sióstr w kościele. Metodę ci jakoś powiedzą. Mówią: wiesz, u mnie to było tak. Czasami usłyszysz to w telewizji, czasami usłyszysz to w swojej głowie. Rozumiesz, o co chodzi? Zależy. Tylko to jest zwiedzenie. Odrzucenie tych metod i postąpienie na podstawie czego? Objawienia. Objawienia. Ty wiesz, kim jesteś, ty idziesz odważnie i metoda jest w tobie. O tym mówi werset 40. Działanie na podstawie objawienia. Co robi Dawidek? Torba, kamienie, proca i idziemy. 3,80. Chłop jak dom, a ten z kamieniami na niego wyszedł. Ja już sobie wyobrażam, jak patrzyli na niego rycerze izraelscy. Mówili: nie chciał zbroi Saula. Taka ładna, podobna do problemu. Może jakby się ubrał, to problem by pomyślał, że to jego młodszy brat. Powiedzieć ci coś? Jak przyjmiesz strategię inną niż w objawieniu, to nastąpi fuzja demoniczna. Fuzja. Problem się zaostrzy. Rozumiesz? Zaostrzy się. Jedynie. Bo się ubierzesz jak problem i do niego podejdziesz. Ja nieraz słyszałem w ogóle: wiesz, tu trzeba tak podejść, bo to się tak zdobywa, tego to się tak zdobywa, tamtemu to się tamto robi. Ja mówię: ja nie wiem, czy się tak zdobywa. Ty tak zdobyłeś, ty tak osiągnąłeś, ty tak wygrałeś. Ale ja nie wiem, czy ja tak zrobię. Ja nie wiem. Ja postąpię zgodnie z prawdą. A prawda jest bardzo szeroka. Ja w jednym miejscu mam napisane tak: kto mieczem wojuje, od miecza ginie. A w drugim miejscu mam napisane tak: macie miecze? Dwa starczy. Ja nie wiem teraz, czy ja mam mieć miecz, czy nie mieć miecza. Mieć miecz, czy nie mieć miecza. Zdzielić mieczem, czy nie zdzielić mieczem. Przyjąć policzek, czy uciąć policzek komuś. Ja nie wiem. Wiesz, co muszę mieć? Rema. Objawienie. Posłuchaj. Jak przyjmę objawienie, żeby komuś złamać nogę, to mu złamię w Duchu Świętym. Jak przyjmę objawienie, żeby mi ktoś złamał nogę, to nadstawię swoją nogę i mi ją złamią w Duchu Świętym. Rozumiesz, o co kaman? Jestem gotowy na to, aby łamać i być łamanym. To jest chodzenie w Duchu Świętym. To się nazywa chodzenie w Duchu Świętym. To jest objawienie, bo ja mam prawdę, która ma dwa różne bieguny na przykład. Ja nie wiem. W jednym momencie ja będę łagodny i będę komuś lizał buty, a w innym momencie, rozumiesz, coś innego zrobię. Gdzie ostatnio znalazłem
ładny rysunek Samuela Jacksona z pistoletem. Mierzył i mówił, pozwól mi powiedzieć o Jezusie. Od 41 do 44. Pierwszy konflikt. Pierwszy konflikt. Dawidek schodzi w dolinę. Pierwszy Izraelita schodzi w dolinę. Pierwsza konfrontacja. Musisz wytrzymać. Krytykę, szyderstwo i strach. Krytyka, szyderstwo i strach. Pierwsza rzecz, jak się zacznie zbliżać do problemu, zacznie naciskać krytyka, szyderstwo i strach. Zaczną mieszać się z błotem. Może to być na zewnątrz, może w środku. Diabeł będzie się śmiał. Będzie wszystkie twoje najdrobniejsze mankamenty życiowe wyciskał. Rozumiesz, o co chodzi? Pokażę ci najdrobniejsze twoje błędy. Wyciągnie ci każdy włos. Powie, pamiętasz co zrobiłeś, pamiętasz co zrobiłeś, pamiętasz co zrobiłeś, pamiętasz co zrobiłeś, pamiętasz jaki byłeś? Pamiętasz jak zawziąłeś, pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz? Krytyka, szyderstwo i strach. To robi Filistyńczyk. Wiecie czemu? Bo zaczyna się bać. Bo Dawidek schodzi z góry. Rozpoczyna swoją drogę do problemu. Co musisz uwolnić wtedy? 45, 47 werset. Bardzo ważna zasada. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów Boga, szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i tobie się cała ziemia, że Izrael ma Pana. Odpowiedział Dawidek dwoma wersetami. Uwolnił prawdę o diable, prawdę o problemie, prawdę o Bogu i prawdę o sobie. Słyszycie, co on powiedział? Jeszcze dziś oddam ptactwu niebieskiemu trupy całej armii. Ja, Dawidek, ponieważ wyszedłem tutaj w imieniu Jahwe. Wiem, kim jestem. Wiem, dla kogo biegam. Wiem, co posiadam. Wiem, kim jesteś. Rozumiesz, jakie to jest obce wielu chrześcijanom? Powinien dojrzeć, zmienić, powinien stać się inny. Dzięki Bogu za Dawida. Druga konfrontacja. Następuje atak. Kiedy zbliżasz się do problemu, jesteś w połowie drogi. Zostaniesz zaatakowany całą siłą. Wersety 48-51 pokazują. Atak problemu. Problem zaczyna narastać. Czasami możesz czuć taki stan, że nawet jak się będziesz modlił, to będziesz czuł, jakby ci coś ściskało głowę kombinerkami. Nie dosyć, że nie będziesz słyszał Boga, to będziesz czuł się, jakby na tobie były tony jakiegoś żelaza. Wszystko będzie się walić dookoła, z nikim nie będziesz miał relacji. Rozumiesz, wszystko się będzie rozpieprzać. Problem zaatakował. Dlaczego? Bo wyszedłeś do niego. Wyszedłeś do niego. A więc atak problemu. Co robi Dawidek? Nie cofa się. Wychodzi naprzeciw. Nie wolno ci się cofnąć. Ja czasami, kiedy modliłem się, to w ogóle moje modlitwy już ogłaszały, mówiły tylko jedno. Idę do przodu, ja 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 idę do przodu. Tak wyglądała moja modlitwa. Ja szedłem dalej, szedłem w problem. Idzie się w problem, nie omija się problemu. Patrzy się problemowi prosto w oczy. Nie omija się problemu, patrzy mu się w oczy. Twój święty wzrok ma paraliżować problem. Musisz patrzeć w to.
Nie unikać konfrontacji, nie unikać rozmów, nie unikać różnych rzeczy. Nie mówić, może to jakoś się skończy. To się nie skończy jakoś. Problem naciera i ty nacierasz. I co dalej? Odważna realizacja prawdy objawionej. Co on robi? To, co ma. Kamień, proza i przez wiarę. To, co ma. Masz, co potrzeba. Masz to objawione. Masz strategię. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ty w ogóle musisz wierzyć, że to, co posiadasz, jest wystarczające, żeby rozpieprzyć każdy problem w twoim życiu. Ty nie musisz nabyć czegoś. Ty to masz. Teraz musisz użyć. 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 Nie wiem jak. Ty wiesz, bo ty masz objawienie. Co robi się dalej, jak już dostał w łeb? Pamiętaj, bardzo ważna informacja. Nie zostawiaj niedokończonego problemu. Kiedy Goliat dostaje między oczy kamieniem, pada, Dawidek nie odpuszcza. Nie mówi halleluja, halleluja. Dawidek podchodzi, bierze jego miecz i obcina mu łeb. Nie zostawiamy niedobitków na polu walki. Nie ma, że zostawiamy jakiś problem niedobity. O, załatwiłem w głowie, o już mam relację taką, mam relację taką. Ma być relacja pełna. Nie ma, o już, już zarabiam tyle, że już nie umieram z głodu. Nie. No weź. Nie. O już tam coś sobie robię. W służbie, już coś tam sobie dłubię. Coś sobie dłubię w służbie. Jakie służby sobie dłubiesz? Nie. Na maksa. Problem się dobija do końca. Jeżeli zostaje w człowieku gra, lęku, poniżenia, odrzucenia, czegokolwiek, pamiętaj, to się odrodzi jak hydra. Rozumiesz? Wczoraj na tej Godzilli widziałem, jak ten potwór z kosmosu, jak mu łeb odrasta. Godzilla mu odgryzł wcześniej łeb, jak jeszcze nie był naładowany tą bombą, a temu ten łeb odrósł. A Duch Święty tutaj mówi, proszę bardzo, niedobity problem. Odrósł mu łeb. Odrósł mu łeb. Człowieku, nie dość, że ma trzy, rozumiesz? To jeszcze mu ten odrasta. Problem się do końca. Pamiętaj, musisz jechać do końca z problemem. Do końca. Do końca. W każdej dziedzinie. Psychicznej, materialnej, duchowej, nie wiem, jakiejkolwiek. Do końca! Chrześcijanin nie ma niezałatwionych spraw. Chrześcijanin nie działa w systemie przeczekania. Chrześcijaninowi nie wydarzają się rzeczy w życiu. Chrześcijanin jest kreatorem życia. Kreator. Chrześcijanin ma to, co sobie wykreuje. Rozumiecie? Nie co Bóg da. Bóg nic nie daje. Chrześcijanin ma to, co chce mieć. Gdyż wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Chrześcijanin ma to, co chce. Nie to, co może, tylko to, co chce. Jest napisane przymierze wieczne zawarł ze mną Bóg. Czyż nie miałby dziś spełnić wszystkiego, co jest życzeniem moim? Wersety 52, 53 pokazują nam zagospodarowanie terenu. Krótko powiedziawszy, jak Goliat ma uśnięty łeb, natychmiast armia izraelska biegnie za Dawidem i wjeżdża w miejsca, w których stacjonowali Filistyńczycy, wycina, obejmuje teren.
Teren po problemie musi być zagospodarowany. Jeżeli zlikwidowaliśmy na przykład, nie wiem, daję Ci przykład, chorobę w życiu. Taki bardzo fizyczny przykład Ci dam. Od tego dnia, kiedy zlikwidowałeś chorobę w życiu, rozpoczyna się trwający do końca Twojego życia proces dbałości o ten organ. Bierzesz się za ćwiczenia, za dietę, rozumiesz, o co chodzi? Dbasz o siebie. Do końca Twoich dni na ziemi. I jeżeli wyszedłeś z lęków, tak, to dbasz o wzrost odwagi na każdej dziedzinie. Wchodzisz w kolejne przestrzenie, odważnie zajmujesz kolejne przestrzenie za pomocą odwagi. Rozumiesz? Jeżeli wyszedłeś z odrzucenia, tak, to zaczynasz stawać się człowiekiem, który wchodzi w relacje z innymi ludźmi, rozwija je szeroko, daleko. Jeżeli wyszedłeś z izolacji, tak, to stajesz się człowiekiem towarzystwa lub człowiekiem, który jest z ludźmi. Rozumiesz? Nie pozwalasz na to, żeby cokolwiek w Twoim życiu zostało niezagospodarowane. Rozumiesz? Proszę Was, zobaczcie strategię przeciwnika i strategię Boga. Każdy ma swojego Goliata. I każdy z nas może zrobić z nim porządek, jak nasz starszy brat Dawid. Każdy z nas. Nie rozmiękczajmy się, nie rozkładajmy się na części pierwsze. Nie babrajmy się w tym wszystkim. Nie bądźmy jak armia izraelska, która trzęsie portami, pro ciebie pocharcownik wystąpił. I ma wielki spiżowy hełm, i ma dzidę, i jest duży i śmierdzi. Konferencja, proszę ciebie, z wystąpieniem Goliata. Człowieku. Nie! Coś wam powiem. Bałem się w życiu bardzo. Jak się nawróciłem, to zrozumiałem, że najbardziej boję się bać. No i w związku z tym postanowiłem się już nigdy nie bać. Nigdy. Postanowiłem się nigdy nie bać. Nie, że czasem się bać. No bo ja nigdy niczego nie będę się bał. Nigdy nikogo nie będę się bał. Nie będę się bał Boga, nie będę się bał diabła, nie będę się bał ludzi. Nie będę się bał. Nie będę się bał chorób, zwierząt, niczego się nie będę bał. Niczego się nigdy nie będę bał. Nie będę się bał wypadków. Rozumiecie, o co chodzi? Nigdy. Bo boję się bać. Pociągnąłem temat w swoim życiu do końca. Dzisiaj też mam swoich Goliatów. Też mam. I wszystkim utnąłbym. Wszystkim. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci za słowo do Kościoła. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że mówisz do nas, że wskazujesz nam kierunek. Dziękuję Ci za objawienie. Dziękuję Ci za strategię. Dziękuję Ci za moc. Duchu Święty, przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo. Ojcze, my nie zostawimy żadnego Goliata w naszym życiu. Zrób deklarację teraz. Powiedz Bogu, że jesteś gotów zarżnąć każdego Goliata w Twoim życiu. Nie bój się. Wywyższam Cię, Święty Duchu. Wywyższam Cię nad ludźmi. Wywyższam Cię nad Kościołem, Ojcze. I Święty Duch wypełnia teraz ludzi. Niech ich serca biją tak, jak serce Dawida. W imieniu Jezusa. Amen.